Związki zawodowe, problemy z wydajnością i wiele więcej w tym wydaniu Niecodziennika Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mam sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Na początek skróty i ploteczki. Developers Rocket Science tworzy nową firmę zajmującą się co-developmentem Atomic Theory. Ma pomagać studiom w zakresie technicznym oraz projektowaniu UI i UX. Jest to coraz popularniejsza droga ostatnio, gdyż firmy, oszczędzając, nie zawsze potrzebują zespołu na cały cykl tworzenia gry i korzystają z kompetencji weteranów, kiedy jest to konieczne, stąd jest to dobra metoda na zapewnienie sobie źródła przychodów, jednocześnie wspierając kilka gier naraz i zbierając ciekawe doświadczenia, więc być może to jest ten najpopularniejszy aktualnie kierunek, zwłaszcza w dobie kryzysu w branży. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. Keywords i Ubisoft poprawili listę twórców, by ująć wszystkie brakujące nazwiska, dziękują za wskazanie błędu i przepraszają za pominięcie niektórych twórców. Następnie nowa aktualizacja Spider-Man 2 dodaje New Game Plus do tytułu, sporo drobnych usprawnień oraz niespodziankę w postaci trybu deweloperskiego używanego przez testerów, którego deweloperzy zapomnieli wyłączyć. Pozwalał on na kilka mniej typowych opcji i sugerował, że czeka nas jeszcze dodatek do przygód Petera Parkera i Milesa Moralesa. Stosowna łatka w tym momencie została już najpewniej zaaplikowana. I na koniec Microsoft zakończył rozwój Halo The Master Chief Collection. Gra generowała wyłącznie koszty, które twórcy chcieli zbilansować, wprowadzając walutę w grze, co spotkało się z tragicznym odbiorem przez fanów. Po raz kolejny wychodzi tutaj problem absurdalnego prowadzenia 343 Industries, gdzie twórcy często po 18 miesiącach byli zwalniani, w sensie nie przedłużano im kontraktu, bo takie mieli, nie wiem dlaczego, prawa pracownicze tam, to też nie mieli czasu stworzyć spójnej wizji tego, jak zaplanować długi ogon w przypadku sprzedaży i Master Chief Collection i Halo Infinite. No i w momencie, kiedy jednak prowadzi się grę usługę, taki model zatrudniania niestety nie widzę tutaj, żeby był uzasadniony. No i mamy tego teraz takie, a nie inne efekty. A teraz troszeczkę statystyk. For Honor po 8 latach działania zebrał 35 milionów graczy. Jest to jedna z gier usług Ubisoftu, która osiągnęła pewien stan homeostazy, bardzo stopniowo poszerzając swoje grono graczy, współpracując ze społecznością i dostarczając nieprzerwanie od 8 lat masę treści dla zapaleńców pojedynków białą bronią. Kolejno Palworld w przeciągu 1,5 miesiąca od premiery zarobiło prawie $500 milionów, co jest ewenementem, zważywszy na nieszczególnie doświadczony zespół, który urósł dopiero w trakcie developmentu do około 40 osób. Z kolei Helldivers 2, którego premiera odbyła się nieco ponad miesiąc temu, zarobiła już ponad $200 milionów, a Enshrouded, inna gra usługa łącząca crafting, survival i action RPG, wygenerowała ponad $40 milionów przychodu. Trzeba przyznać, całkiem solidne wyniki. W obliczu trudności związanych z rozwojem gier na, powiedzmy, tym wyższym poziomie gier AAA, w tym z ograniczeniem narzędzi deweloperskich i wyzwaniami związanymi z ekspozycją gier i znajdowaniem kolejnych klientów w sklepach, twórcy szukają nowych sposobów na tworzenie i dystrybucję swoich produkcji. Mark Cieślar i Matthew Armstrong z Barnyard Games dzielą się swoimi doświadczeniami z pracą nad grami dla platformy Fortnite, podkreślając krótkie cykle produkcyjne i wbudowaną bazę graczy jako kluczowe zalety. Mimo ograniczeń takich jak niemożność modyfikacji fizyki w ich grze golfowej Mega Golf Fun Zone, uważają, że platforma Unreal Engine for Fortnite oferuje bezpieczne schronienie w burzliwych czasach dla branży gier. Cieślar i Armstrong mają na swoim koncie pracę nad wielkimi projektami z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi zespołami. Cenią sobie możliwość szybkiego prototypowania i eksperymentowania z nowymi pomysłami właśnie w edytorze Fortnite'owym. Ich podejście do tworzenia gier opiera się na kreatywnym wykorzystaniu istniejących narzędzi i adaptacji do ustalonych reguł Fortnite'a, co, jak twierdzą, otwiera nowe możliwości kreatywne. Jednakże oprócz pozytywnych aspektów istnieją też wyzwania, takie jak ograniczone narzędzia deweloperskie, problem z wykrywalnością gier wśród społeczności Fortnite'a oraz niestabilny model monetyzacji dla twórców. Armstrong wyraża przekonanie, że model dystrybucji zysków Epic Games, który obecnie pozwala firmie na podwójne pobieranie części zysków, zniechęca wielu zdolnych deweloperów i
sugeruje, że lepsze rozwiązanie monetyzacyjne mogłoby przyciągnąć więcej profesjonalnych twórców gier do platformy. Mimo tych wyzwań, Cieślar i Armstrong pozostają entuzjastycznie nastawieni do wizji rozwoju gier opartych właśnie na Unreal Engine for Fortnite. Preferują zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z nową platformą i niepewnym modelem przychodów, niż angażowanie się w dłuższe cykle produkcyjne na PC lub konsole. Epic, Roblox i inne firmy oferują to, czego deweloperzy pragną, czyli platformy z wbudowaną bazą graczy i łatwe w użyciu narzędzia, które pozwalają graczom na dostęp do gier jednym kliknięciem. Szybkość, z jaką uda się im przyspieszyć swoją technologię i ustalić skuteczne narzędzia monetyzacyjne, zadecyduje o tym, czy będą na tyle stabilne, by na nich budować prawdziwe studia. Z Unreal Engine for Fortnite jest taka sprawa, że jest to faktycznie nęcąca oferta dla deweloperów, dlatego, bo można się skupić na procesie twórczym, a nie bawić się w adaptację technologiczną do każdej nowej platformy, dlatego, bo to po prostu załatwia Fortnite i Epic, tak? Więc tutaj możemy faktycznie wejść w sam proces twórczy i skupić się wyłącznie na tym, natomiast no trzeba się wtedy pogodzić z pewnymi ograniczeniami. Jestem ciekaw tylko ostatecznie, jak dobrze się to przekłada na monetyzację, no bo jak tutaj zaznaczają właśnie twórcy, raz, że trzeba płacić dochody dla wydawcy, dla platformy, plus jeszcze odbijać kolejny procent od tego, co się sprzedaje właśnie na tych wyspach Fortnite'owych, więc tutaj kwestia właśnie monetyzacyjna faktycznie może sprawiać, że niektórych może odrzucać ryzykowanie pójścia w tą stronę. Natomiast no, na pewno osoby z ciekawymi pomysłami, którzy chcą je szybko przetestować, mogą sprawdzić się właśnie, czy są w stanie dostarczyć produkt, który powiedzmy przyciągnie graczy i może na siebie zarobić. Zawsze jest to jakiś krok, na pewno jest to krok dla mniejszych twórców, którzy boją się zaryzykować w bardziej, powiedzmy, złożonym środowisku, czy bardziej technicznie trudnym, mając tutaj technologię po swojej stronie, a tylko skupiając się na pomysłach, faktycznie może to być ciekawa enklawa, zwłaszcza w dobie aktualnego kryzysu. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a. Tak więc zapraszam. Następny live, tak mi się coś wydaje, że będzie 20 marca. Myślę, że wtedy wystartujemy, ale to jeszcze wszystkie informacje ukażą się na moich kanałach. W ostatnich latach deweloperzy coraz częściej spotykają się z nękaniem i toksycznymi zachowaniami ze strony osób, które deklarują miłość do gier, ale częściej wydają się krytykować studio za lenistwo czy zarzucać im postawy z łatkami typu woke. Powiedzmy w aktualnym poprzednim roku jeden z deweloperów studia Sony ma przesłanie do graczy: uspokójcie się, nie zakładajcie najgorszego, jesteśmy tylko ludźmi. Choć toksyczne zachowania w internecie nie są nowością, w ostatnich latach coraz częściej deweloperzy i osoby związane z branżą gier są nękane czy źle traktowane przez zirytowanych graczy lub no, osoby z, powiedzmy, skrajnymi poglądami. Kobiety, osoby nieheteronormatywne, osoby o odmiennych kolorach skóry są najczęściej celem ataków ze strony złośliwych graczy. Ramon Russell, strateg do spraw rozwoju produktu i komunikacji w popularnej grze baseballowej MLB The Show, podkreślił trudności związane z produkcją gier i przypomniał, że twórcy gier to ludzie. Jeżeli czegoś nie zrobiliśmy, to dlatego, że jeszcze nie znaleźliśmy odpowiedniego sposobu. Chcemy zrobić wszystko, ale mamy terminy i ograniczone zasoby. No tak, jasne, jakby nie powiedział niczego nowego, no. Tutaj, powiedzmy, w tym jest zgoda. Russell zaznaczył, że deweloperzy pracują ciężko, by stworzyć coś, co gracze pokochają, więc należy ich traktować z szacunkiem. Krytyka jest dozwolona, ale toksyczne zachowania wobec deweloperów muszą się skończyć. Ludzie tworzący gry zasługują na ludzkie traktowanie, chociaż szczerze powiedziawszy, słowa Russella mogą przekonać co najwyżej niektórych, by nie wysyłać złośliwych wiadomości do przepracowanych community managerów. Tutaj trzeba wziąć sobie jednak pod uwagę to, że trzeba umieć rozróżniać i tutaj mam wrażenie, że niektórzy deweloperzy o tym zapominają też. Klient jak płaci, to ma prawo wymagać działającego, sprawnego produktu. I jako gracze absolutnie krytykujcie produkt. Wymagajcie, żeby produkt był odpowiedniej jakości. Wymagajcie od deweloperów, pokazujcie błędy, raportujcie je i mówcie, co jest nie tak. Dzięki temu deweloperzy będą wiedzieli, jak na czym się najbardziej skupić. Poza tym, no, deweloperzy, też przyjmujcie krytykę, nie robicie przecież, nie ratujecie świata, nie ratujecie żyć, tak?
w momencie, kiedy produkujecie grę i dostajecie feedback, że coś działa nie tak i macie, nie wiem, milion zgłoszeń w danym kierunku, no to może warto się temu przyjrzeć, a nie obrażać się. I to jest ta, wydaje mi się, właściwa ścieżka, że gracze po prostu, chcąc dobrego produktu, krytykują produkt, żądają poprawy, deweloperzy wtedy robią łatki i jakoś to idzie do przodu. Natomiast jeżeli gracze krytykują proces, nie znając procesu, albo wprost krytykują osoby, do niczego to nie prowadzi. Dlatego, bo obrażanie osób, wyzywanie ich od leniwych, debili i tak dalej, no jest przecież masa tego typu naprawdę nieusprawiedliwionych, nieuzasadnionych słów w internecie. Do niczego nie prowadzi, bo to po pierwsze no, demotywuje deweloperów, to jest jedno, ale drugie, żaden człowiek nie zasługuje na takie traktowanie tylko dlatego, że nie wiem, komuś akurat jednemu graczowi powiedzmy, czy kilku graczom gra nie działa. No to nie jest usprawiedliwienie do tego, żeby cisnąć bezpośrednio w podanej osobie, obrażać ją, grozić jej jeszcze śmiercią, bo to też jest bardzo popularne, czy grozić powiedzmy krzywdą ich rodzinom na przykład, bo to też było, było też w kilku przypadkach. Naprawdę to są już takie skrajne rzeczy, ale są zaskakująco częste. Nie wiadomo czemu to ma służyć, ale na pewno nie motywuje deweloperów do tego, żeby poprawić produkowane rzeczy. Więc albo, drodzy gracze, zainteresujcie się tym, jak się faktycznie robi gry i wtedy, znając, mając wiedzę na ten temat faktycznie, wskazujcie błędy w procesie, albo nie interesujcie się tym, nie ciśnijcie ludziom, co jak mają robić, tylko mówcie, co jest nie tak z produktem, bo to jesteście w stanie chyba ocenić. Ale w żadnym z tych przypadków nie obrażajcie osób, którzy robią te rzeczy, dlatego, bo jakby czemu to służy? Tylko dlatego, że nie wiem, wy mieliście gorszy dzień, to macie prawo sprawić, że ktoś inny będzie miał gorszy dzień? Po co? Niedawno pojawiły się plotki o grze wideo adaptującej klasyczny film akcji Johna Carpentera z 1981 roku Ucieczka z Nowego Jorku, która miała być w produkcji w Slipgate Ironworks należącym do Embracer Group. I zgadnijcie, co się stało. Udało się tutaj skontaktować redakcję oryginalnego artykułu z pracownikiem Slipgate, który potwierdził, że gra była w fazie rozwoju, ale została anulowana z powodu masowych zwolnień w ramach restrukturyzacji Embracera. Rozwój gry zakończył się w styczniu, gdy Embracer przeprowadził kolejną falę zwolnień, a pozostali pracownicy zostali przeniesieni do pracy nad innym projektem Tempest Rising. Były pracownik dodał, że przed anulowaniem projektu napotkano znaczące problemy, nie ujawniając ich szczegółów, ale wykazując na finansowe trudności Embracera i Slipgate. W świecie restrukturyzacji Embracera, która obejmowała zwolnienie i zakończenie nieujawnionych projektów, wydaje się prawdopodobne, że adaptacja Ucieczki z Nowego Jorku była w toku i stała się ofiarą fal zwolnień w latach 2023-2024, co absolutnie nie dziwi, no niestety najbliższy ten rok i jeszcze kolejny co najmniej raczej nie będzie obfitował w jakieś szczególne eksperymenty i wszystko jest albo w fazie rozwoju, gdzie zyskano nowe finansowanie i ukaże się za 2-3 lata, albo no dostaniemy w tym, mówię, w tym roku i przyszłym kontynuacje i remake'i. To jest to, co najpewniej się stanie. Oczywiście no w tym roku mamy z kolei jeszcze gry, które były planowane już lata wstecz, stąd dostaniemy też parę nowych tytułów typu Rise of the Ronin, czy Stellar Blade, czy parę innych IP. Natomiast no, nie ma co liczyć, że będzie to tak obfity rok jak poprzedni. Andrew Wilson, CEO Electronic Arts, podczas niedawnego wydarzenia Morgan Stanley mówił o generatywnej sztucznej inteligencji i jej wpływie na rozwój gier. Według Wilsona żyjemy w ekscytujących czasach generatywnej AI, którą można postrzegać przez pryzmat trzech kierunków: efektywności, rozszerzenia i transformacji, co znajduje odzwierciedlenie w działaniach EA. Około 60% procesów tworzenia gier może korzystać z pomocy AI, co skraca czas tworzenia np. stadionu piłkarskiego z 6 miesięcy do 6 tygodni, a w przyszłości może być to nawet 6 dni. Wilson przewiduje, że użycie generatywnej AI może zwiększyć efektywność firmy o 30% w najbliższej przyszłości, prowadząc do wzrostu liczby graczy w sieci EA o 50% i zwiększenia możliwości monetyzacji o 10 do 20%. Generalnie zestawienie
tych dwóch skrótów obok siebie, czyli AI i EA, powoduje u mnie ciary. Szczerze powiedziawszy, zważywszy, jak chłodną kalkulacją i absurdalnymi pomysłami charakteryzuje się tok postępowania Electronic Arts, zarzynając krok po kroku studia przez wchłanianie talentu, a potem zlecanie im pracy nad głównymi franczyzami. I jasne, AI to jest element, którego już się nie pozbędziemy i będzie on integralnym procesem developmentu. Kwestia tylko, jak będzie wykorzystywane i w jakim stopniu. Jako narzędzie wsparcia dla grafików, programistów, analityków czy QA już znajduje zastosowanie i jest nieocenione przy odpowiednio skrojonych operacjach, które zazwyczaj opierają się o bardzo wtórne procesy. W przypadku generatywnego AI nadal dużym problemem jest kwestia danych, na których AI jest trenowany i czy dany model opiera się na źródłach, do których firma ma pełne prawa, nie naruszając prawa autorskiego. W przypadku dużych firm w istocie raczej to będzie miało miejsce, gdyż mają tak rozległe licencje i zasoby, że pewnie wszystko będzie się tutaj zgadzało. Kwestią nadal pozostaje to, jakim kosztem ludzkim ta transformacja się odbędzie, ilu ludzi zostanie zwolnionych jako zbędnych, gdyż tylko garstka będzie potrzebna po to, by poprawiać po AI. Patrząc, jak szybko monetyzuje się ten pomysł, w moim przekonaniu czeka nas tutaj pewna droga, może nawet dwie. Jedna, gdzie najpierw dużo osób poleci, gdyż wszyscy się zachłysną generatywnymi modelami, które okażą się miałkie, nijakie i wtórne. I tutaj warto już zauważyć, że jeżeli AI będzie się karmiło rzeczami od AI, to ta jakość będzie spadała. To już widać nawet na przykładach książek, które były publikowane w sieci na podstawie właśnie generatywnych modeli, gdzie testowano i wykorzystywano jako źródło do następnych książek, były one coraz mniej sensowne. Także podejrzewam, że tutaj im bardziej się rozpędzimy w tą stronę, nie będziemy w żaden sposób regulować generacji AI i ich wykorzystywania w komercyjnych projektach i to wszystko będzie cały czas w internecie mieliło się we własnym sosie, no to tutaj ten spadek jakości raczej będzie zauważalny i nastąpi właśnie to pogorszenie tworzonych treści i w tym czasie nastąpi adaptacja i trening twórców tak, by oni mieli aktywny wpływ na to, jak ta treść jest generowana i poza promptem będzie można używać sprawniej właśnie te elementy, przez co połączymy właśnie tutaj kreatywność ludzką i generatywne AI. Druga ścieżka to jest, jeżeli byśmy poszli od razu tą drugą częścią pierwszej, czyli skupili się na tym, że nie przyjmujemy po prostu w pełni generatywnego AI, że co prawda na początku będziemy faktycznie poprawiać po tym AI, ale ostatecznie właśnie wszystko pójdzie w takie narzędzia, które nie tyle wytną ludzi z pracy, co raczej przyspieszą ich pracę i usprawnią tak, żeby te narzędzia pozwoliły na faktyczne przyspieszenie po prostu kreatywnego procesu, w którym dalej człowiek będzie dostępny i będzie potrzebny. Co prawda jest to trochę idealistyczna tutaj idea, natomiast być może się uda. Jeżeli nie, no to czeka nas kryzys jakości treści na pewno gdzieś po drodze. Z całym szacunkiem tutaj jeszcze do Jensen Huanga i imponującego rozwoju AI i NVIDIA. Jego firma nadal będzie potrzebowała inżynierów i programistów do dopracowywania modeli w sposób, w który AI samo nie będzie w stanie, więc wizja, że nagle nie będzie nam potrzeba w ogóle artystów, pisarzy, twórców, tłumaczeń czy programistów jest brednią. Ale faktem jest, że albo będzie na nich mniejsze zapotrzebowanie, albo będziemy tworzyć szybciej produkty. Wciąż gdzieś to się musi zbalansować, gdyż gdy braknie w procesie twórczym twórcy, no to wtedy będziemy mieć po prostu wtórną, miałką papkę. I wtedy jednocześnie ludzie po prostu będą chcieli mniej korzystać z danego medium. Tylko mam nadzieję, że to w czas dojdzie do osób decyzyjnych o tym wszystkim i faktycznie zaczną to lepiej regulować, tak żeby faktycznie to AI przydawało się do czegoś jako element procesu twórczego, a nie zastępowało twórcę. Zobaczymy jednak, co tutaj przyszłość przyniesie. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Bajkofitu, wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy też zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie na górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie.
Plany Epic Games dotyczące wprowadzenia Fortnite na iOS w Europie zostały zahamowane po tym, jak Apple usunęło europejskie konto deweloperskie firmy. Epic twierdzi, że usunięcie konta narusza europejską ustawę o rynkach cyfrowych i uniemożliwia prawdziwą konkurencję na urządzeniach z iOS. Według Epic Apple postrzega firmę jako zagrożenie dla swojego ekosystemu, a jej działania są reakcją na krytykę CEO Epica, Tima Sweeney'a. Spór pomiędzy firmami trwa już od lat, a DMA, które pozwala na obecność sklepów stron trzecich, jak Epic Game Store, na platformie Apple, weszła w życie w tym roku. Komisja Europejska wezwała Apple do wyjaśnień i bada, jak decyzja wpływa na zgodność z innymi przepisami dotyczącymi biznesu cyfrowego. Apple broni swojej decyzji, wskazując na wcześniejsze zachowania Epic, jednakże Epic poinformowało, że Apple przywróciło jego europejskie konto deweloperskie, co umożliwi wprowadzenie Fortnite i Epic Game Store w Europie. Czyli pojedynki tutaj, potyczki pomiędzy korporacjami były prowadzone, podkładano sobie nogi, wykorzystywano pokrętnie, powiedzmy, pewne przepisy, ale jednak w momencie, kiedy się okazuje, że pewne tutaj wymagania prawne są nie do ruszenia, no to jednak nie było zgody na to, żeby tutaj Apple sobie rozporządzało wszystkim, jak mu się żywnie podoba. No i dzięki temu jednak będziemy mieli Fortnite'a na telefonach. Nie, żebym ja z tego korzystał, ale bardziej tutaj chodzi o to, że jednak korporacje nie mogą robić sobie wszystkiego tak żywnie, jak im się to podoba. Ostatnio wydana wersja Brothers: A Tale of Two Sons Remake boryka się z problemami wydajności na konsolach, zwłaszcza na Xbox Series S. Analiza Digital Foundry zwraca uwagę, że dynamiczna rozdzielczość gry może spaść znacznie poniżej możliwości każdej konsoli, przy czym żadna z wersji nie osiąga maksymalnej rozdzielczości. Na Xbox Series X i PlayStation 5 rozdzielczość w trybie jakości waha się między 1620p a 1260p, co jest wyraźnie poniżej natywnej rozdzielczości, czyli 2160p, na którą oba systemy jakby są przygotowane. Wersja Xbox Series S ma rozdzielczość w przedziale 454p do 720p, no co jest tragicznym wynikiem w zasadzie. Oznacza, że czasami może renderować w rozdzielczości niższej niż standardowa definicja, w sensie SD, czyli gorzej niż poprzednia generacja. Znacznie gorzej. No, jest źle generalnie. Ostatecznie zespół Digital Foundry zaleca wybranie trybu jakościowego dla wyższego rozdzielczości, ponieważ wolne tempo gry oznacza, że spadek do 30 fps nie robi nam tutaj różnicy w rozgrywce. I niektórzy z miejsca zaczną krzyczeć, że Unreal Engine 5 to gówno, nie da się na tym gier robić w ogóle. Nie, to nie o to chodzi absolutnie. To nie jest kwestia technologii, że sam Unreal, Nanite czy Lumen jest tutaj do bani, bo tutaj też twórcy podkreślają i Digital Foundry, że używają właśnie i Nanite'a i Lumena w grze. Wystarczy zobaczyć na porównaniu, jaki skok technologiczny i jakościowy został dokonany. Po prostu te technologie nie nadają się do każdej gry. To jest raz. Dwa, mają pewne uwarunkowania, które tutaj ewidentnie nie zostały spełnione przez grę tak, by działały wydajnie. Wszystko rozbija się o wiedzę deweloperów na temat danej technologii i możliwości w zakresie zasobów ludzkich i czasu, żeby dotrzeć tytuł bez dużych kompromisów. Jeżeli twórcy przykładowo od początku nie zakładali pracy z Lumenem, a potem go po prostu tak włączyli, tak, to jest duża szansa, że mają niezoptymalizowane materiały pod tą technologię. A z kolei zabrakło im czasu na przykład, żeby to faktycznie przerobić. I często, gęsto bywa tak, że pewnych rzeczy na przykład nie włączali wcześniej, dlatego, bo zaczęli development zanim ta technologia była dopuszczona jako gotowa do produkcji. Więc to też nie jest do końca wina samych deweloperów, a raczej chęć na przykład podwyższenia jakości produkcyjnej gry, z tym, że jednocześnie no, to bardzo mocno dało po wydajności tytułu. Nanite z kolei, tak jak zapowiadało wiele deweloperów, w momencie ogłoszenia tej technologii jasne, nie trzeba optymalizować asetów, gdyż geometria jest wirtualizowana, by celować w stały koszt na CPU, ale to znacznie bardziej przekłada się na pracę na GPU. Problem tutaj właśnie jest taki, że Xbox Series S posiada dosłownie 3 razy słabsze GPU niż Xbox Series X, a czasami nawet w niektórych aspektach tam, powiedzmy na papierze, no to jest 3 razy słabsze, ale w praktyce nawet 4 razy słabsze. Więc obie technologie, pomijając skalowanie swojego obciążenia wraz z rozdzielczością, potrzebują dużo RAMu, szybkiego dysku, żeby mieć sprawny odczyt danych i mają pewien swój stały koszt, który ewidentnie słabszy Xbox nie potrafi znieść.
Ewidentnie coś tu poszło nie tak i nie mam zamiaru bronić deweloperów, gracze mają prawo dostać produkt o określonej jakości. Warto jednak zrozumieć, że osiągnięcie pewnego pułapu jakościowego czy wydajnościowego nie jest łatwe, zwłaszcza jeżeli podejmie się pewne decyzje za późno w projekcie, czy też jeżeli używa się danej technologii, nie znając dokładnie jej obostrzeń. Tutaj podejrzewam, że twórcy będą musieli trochę posiedzieć i pewnie mocno zoptymalizować właśnie geometrię i materiały po to, żeby no poprawić ten efekt. No z pewnością też lumen będzie wymagał regulacji, gdyż on potrafi naprawdę mocno zeżreć, że tak powiem, zasoby GPU, a w przypadku Xbox Series S jednak to GPU jest znacznie, znacznie słabsze. Deviation Games Studio, wspierane przez PlayStation i założone w 2020 przez weteranów Call of Duty, zostało zamknięte, zanim zdążyło wyprodukować jakąkolwiek grę. Studio, które miało rozwijać strzelaninę AAA ze współpracy z PlayStation, zostało zmuszone do zamknięcia. W ciągu ostatnich 18 miesięcy ponad 10 tysięcy pracowników branżowych zostało zwolnionych, już teraz to będzie dobijało do 18-19 tysięcy przez półtora roku. A dziesiątki studiów zostały głęboko dotknięte lub całkowicie zamknięte na tle trwających trudności finansowych i restrukturyzacji całej branży. I założyciele Deviation, Jason Blundell i Dave Anthony, mimo ambitnych planów, nie zdołali ujawnić żadnych projektów przed zamknięciem studia, co trochę niepokoi, dlatego bo oni mieli zrobić w zasadzie Call of Duty Killera, jakąś grę sieciową przy okazji, coś takiego. No i to pokazuje, że nawet jeżeli ma się kozaków po prostu branżowych, jeżeli nie zdąży się zrobić gry sprawnie, a patrząc na mieli 4 lata na to i niczego nie zapowiedziano, no to znaczy, że coś tam też mogło nie pyknąć produkcyjnie i po prostu generowali tylko koszty, a Sony teraz zaczyna bardzo mocno oszczędzać i niestety. Podejrzewam, że i tak tutaj pracownicy z racji swojego doświadczenia znajdą pracę bez problemu, natomiast no, faktem jest, że szkoda po prostu tych 4 lat i że nie poznamy nigdy może tego projektu, który tutaj Deviation produkowało, a szkoda. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify i pojawi się na nich ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępniajcie materiał dalej. Wszelkie działanie z waszej strony naprawdę pomoże mi dotrzeć do szerszej publiki, za co z góry dziękuję. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. W obliczu niepokojących zwolnień grupowych i nieustabilizowanej sytuacji w branży gier wideo rośnie znaczenie związków zawodowych jako bastionu obrony pracowników i ich praw. W 2024 znani gracze rynkowi tacy jak EA, Embracer, Microsoft i Sony przeprowadzili masowe zwolnienia, argumentując potrzebę zrównoważonego wzrostu i zadowolenia akcjonariuszy, często kosztem zobowiązań wobec swoich pracowników. W tej turbulentnej atmosferze pracownicy branży gier wideo coraz częściej zwracają się ku związkom zawodowym, które zyskują na znaczeniu jako narzędzia umożliwiające wspólne działanie, solidarność i negocjacje na rzecz lepszych warunków pracy. Organizacje takie jak IWGB, czyli Independent Workers Union of Great Britain, czy CWA, Communication Workers of America w Stanach Zjednoczonych, wspierają pracowników, pomagając im w negocjacjach z pracodawcami, zapewnianiu lepszych pakietów odpraw i ochronie przed nieuczciwymi praktykami. Przykładem siły, jaką związki zawodowe mogą przynieść pracownikom branży, jest historia 600 pracowników QA w Activision, którzy przy wsparciu CWA utworzyli największy dotychczas związek zawodowy w branży gier wideo. Podkreślają oni wartości takie jak demokracja, różnorodność, równość, solidarność i przejrzystość w miejscu pracy. Ich zjednoczenie i działania są dowodem na to, że pracownicy, gdy działają wspólnie, mogą wywierać realny wpływ na warunki pracy i politykę firmy. Związki zawodowe nie są jedynie tarczą ochronną przed niepewnością zawodową, są także katalizatorem pozytywnych zmian. Przez promowanie transparentności, sprawiedliwości i równości związki dążą do stworzenia zdrowszego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się wartościowi i usłyszani. No też na przykład publiczne zaprezentowanie widełek, czy jako obowiązkowy element oferty pracy zawsze przedział powiedzmy finansowy, jaki firma oferuje. To jest na przykład coś, co już wydaje mi się powinno być dawno standardem i być może teraz pod dodatkowymi naciskami przez związki zawodowe uda się uzyskać. Ponadto obecność i działalność związków zawodowych może skutecznie przeciwdziałać praktykom tzw. union busting, które firmy mogą próbować zastosować, aby stłumić dążenia pracowników do lepszych
warunków pracy. Przykłady z Sega of America czy Activision Blizzard pokazują, że mimo wyzwań zorganizowana siła pracownicza może osiągnąć znaczne zwycięstwa i zapewnić sobie większą ochronę. No bo były też praktyki właśnie, gdzie próbowano zastraszyć bądź przekupić pracowników po to, żeby nie chcieli dołączać do związku, bo wiedzą, że jeżeli mają związek zawodowy, to mają większą ochronę prawną i tym samym mogą lepiej wywalczyć swoje prawa, zwłaszcza właśnie na Zachodzie, gdzie te prawa pracownicze są znacznie gorsze niż w Polsce. Mimo to u nas, obok tego, że chroni nas prawo pracy w wielu kwestiach, w sensie pracowników, ludzi pracujących zawodowo generalnie, no to jeszcze same związki zawodowe mają to do siebie, że u nas jakby każdy ma prawo je założyć. Więc tym samym tutaj jest wiele dodatkowych narzędzi, dzięki którym pracownicy mogą walczyć o swoje prawa. Warto zauważyć, że również w Polsce związki zawodowe zyskują na znaczeniu, dając pracownikom narzędzia do negocjowania lepszych warunków pracy i wpływu na politykę firmy. Polish Game Dev Workers Union skupia w naszym kraju oficjalnie pracowników CD Projektu, Flying Wild Hog, 11 Bit Studios. Zapewne też ta lista się wydłuży. Podsumowując, rosnące zwolnienia grupowe i niestabilność w branży gier wideo podkreślają znaczenie związków zawodowych jako kluczowego elementu w walce o prawa pracowników. Poprzez wspólne działanie i solidarność, negocjacje, związki zawodowe oferują platformę do osiągnięcia lepszych warunków pracy i bardziej sprawiedliwego traktowania branży, która coraz częściej znajduje się pod presją ekonomiczną i korporacyjną. Pomimo wyzwań, historia pokazuje, że zjednoczeni pracownicy mogą skutecznie wpływać na swoje środowisko pracy, zmierzając ku przyszłości, w której szanuje się ich prawa i wkład w rozwój branży. I jasne, branża growa, tak jak każda inna, powinna takie związki zawodowe mieć, by właśnie walczyć o prawa osób, które inaczej miałyby problem z ich dociekaniem. Tutaj pełna zgoda. Tyle, że przez 14 lat, jak siedzę w branży, to o związkach zawodowych słyszałem już dekadę temu. Ale z racji tego, że mieliśmy w zasadzie rynek pracownika, a nie pracodawcy, nikt nie czuł dostatecznie dużej motywacji, by razem, ramię w ramię walczyć o wspólne prawa, bo generalnie rzecz biorąc, wszystkim było jako tako dobrze, pomijając tragiczną kulturę pracy, fakt, że jeszcze na początku lat 2010 wiele firm miało januszeksowe praktyki śmieciowych umów, mimo że już było wtedy o co walczyć, nikt specjalnie się do tego nie kwapił, a byłem świadkiem upadków firm, załamań nerwowych, dramatycznie zakończonych związków czy ludzi, którzy dosłownie przymierali głodem. I to mówię kompletnie serio. Ale wciąż ogólnie rzecz biorąc w oczach najbardziej utytułowanych firm wszystko było dobrze. Natomiast gdy kryzys wystąpił nawet u tych największych, no to teraz trzeba walczyć o prawa nasze i wasze. I bardzo dobrze, jestem za, natomiast czemu tak późno? Wciąż niezależnie od motywacji, związki zawodowe, zwłaszcza teraz, mogą być bardzo przydatne, a wręcz niezbędne, kwestia tylko co będą w stanie osiągnąć. I tutaj, drodzy deweloperzy, warto patrzeć na ich poczynania, oby były jak najlepsze dla nas, żeby walczyć o jakieś wspólne prawa. Zobaczymy, co tutaj przyszłość przyniesie. I to wszystko w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie i zapraszam też do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc was pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem Deva.